Możesz mnie pomiziać, możesz mnie teraz pomiziać po ścieżce miłości, jakbyś chciał. Witajcie, witajcie kochani w kolejnym odcinku Rock'n'Roll'a w świecie gry Guild Wars 2 od ArenaNet. Wasz mega duet, nawet tu jakiś trio, bo ktoś chyba się przypasował do wspólnego zdjęcia, do tak zwanego Janka Mistrza drugiego planu. Witam was serdecznie. Witam. Cześć, a ty też widzę, taki samuraj się zrobiłeś trochę. No trochę tak, też mam fajny sprzęt. No pochwal się poziomem, pochwal się. No który to, który to? No ja tu jestem, tu. A no, a 41. 41 i 450 buffów. No, buffów to mam od groma. Dobra, ja mam 4. Od groma? Gromiasty ci sprzedał? Dobra, ja widzę, że już się pojawiliśmy i już nie wiadomo absolutnie skąd kilka innych osób się pojawiło. No to nic, to poskaczmy w imię dobrej zabawy, która myślę, że nadchodzi. Jest okej. Okay. Patrz, brodacz, nauczyłeś się wreszcie. No tak, wyluzowałem się. Tańcz, skacz i te sprawy. Dobrze, no to nic, słuchaj. Może zrobimy misyjnego. A nie, dupa, misyjny jest w ogóle hen daleko. Ale dobrze, to przejdziemy się w takim razie, zrobimy sobie taką prędkę. Ja ustawię nam tutaj waypointa na Avgarald's Waypoint Contested. No nieważne, o co chodzi, ale sobie ładnie idziemy, tak? No, pewnie, pewnie. No to brodacz, fajnie. Pytałeś o moje ciuszki, no to jest to. To jest powiedzmy owoc mojej ignorancji, pewnej niewiedzy, z której wyprowadził mnie mój ziomek dobry, który zwie się... nie ma go, ale jest naprawdę okej. Okay. Spotkać jakiegoś okej okay, gościa w Guild Wars, to nie o niego chodzi. Nie, on wie, o kim mówię. I po prostu, wiesz, przy serduszkach sobie karmę wydałem na lepszą strzelbę, lepsze na ramienniki, na ramiennik. Bez pustych przylotów zbieramy ziele! Tak, nie wiem co z tego zostanie, z tego krzaczka. To nie wiem, potem osób. Kilka krzaczków i preska, rozumiesz? A potem będziemy się bawić z guźcami! O, guziec! Mój guziec! Nie! No i mam po lasce, no. Dobra. Brodarz, co tam u ciebie ciekawego, bracie? A wiesz, porządeczku, porządeczku. Robię sobie różne inne klasy, bo mnie to bawi. Ja lubię robić różne postacie. Skok przez guźca! Skok przez guźca! Czyli jak oni pierdolą na lodzie. No, ale tak czy siak robiłem inżyniera trochę na 16 poziomie, mam bardzo, bardzo mi się podoba. Tak, inżynier jednak, tak? Ja się zastanawiam nad złodziejem, biorąc pod uwagę możliwość jednoczesnego napierdalania z pistoletów i fajne skille pod krótki łuk. Fajny jest, w ogóle, ja wiesz co, Warrior jest jak najbardziej gites i też jest dynamiczny, też jest dużo umiejętności, ale przyznam, że inżynierem to się ruszam cały czas, wiesz, non stop, wiesz, jakieś bieganie, zmiany skilli. Pokazać ci coś, clean. Wiesz, podobno laski na to lecą, pokażę ci coś fajnego. Jesteś gotowy? No tak. Jebut! Fajne, nie? Skille, co to było? To była ta siódemkę sobie tam odblokowałem, to jest tam pierdolnięcie na jakimś tierze. Powinieneś uważać z tą sukienką, bo ci się odsłaniają ten uda. Tak, no, szczególnie... Wewnętrzna strona łódki. Tak, szczególnie jak robiłem, wiesz, materiał dla gram.pl o, wiesz, Guild Wars 2 pod wodą. Guild Wars 2 pod wodą. A to jest jakiś event, to tam cały czas, wiesz, mi to tak latało, że tak powiem. Dobra, to jest jakiś evencik, ogarnij. Go. Dobra, dobra. Baum, 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 baum. Kocham to. Tak klimatyczna ta strzelba, szczególnie jak celuje pod F1, to jest naprawdę smaczek. Why no, you no, running? Się okay, no, i komuś walnąć w ryja piątką, to jest piękne. I maszynówka. No tutaj taki elegancki steampunk się zrobił. No, 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 świetne są te bestie tutaj. Ja nie nadążam za lore, wiesz, staram się czytać gdzieś tam w miarę możliwości. Aha, ja rzadko mam na to czas i ochotę, ci powiem. No, także, wiesz, odbiór fabuły troszeczkę na tym cierpi, nie ukrywam. No, ale... A grasz też coś tak sam, czy nagrywałeś wszystko? Nie, ja bardzo dużo gram sam. Jak nagrywam to dla gramu,
Jak tak, to pod Rock and Roll daje materiał, nie? No. Wiesz, no to jest MMO, to nagrywać materiały z pojedynki, to tak, wiesz, no słabo trochę, nie? No. A mam Rock and Roll 2K koło siebie, także jak tu nie skorzystać z takiej opcji? A jakieś robotki na nim? No to pora na rozpierdol. Yeah. Ty, w tych atakach takich, powiedzmy, długotrwałych, po zabiciu jednego celu powinno to przeskakiwać na następny. A doty? Tak, taka moja sugestia, wiesz. Oj, przycelowanie klimatyczne. Jebut! No, bardzo to lubię. Powiem ci, że to jest... wiem o czym mówisz, ale to są tego typu rozważania, które różni deweloperzy prowadzili w grach. Mhm. I na przykład jest taka opcja World of Warcraft, że Warlockiem możesz przerzucić swoje czary właśnie z jednego na drugiego, ale to jest takie... Ja wiem. Nie wiem, czy mi się to do końca podoba, ale... Bo sorry, że się nie odzywam. Standardowo jestem in the middle in something. Tak, widzę. Ej, witamy wszystkich, którzy nas tutaj zawsze witają. Tak, dokładnie. No pamiętajcie, że jak mówicie na say, czyli to te dymki się pojawiają i wtedy widzimy, bo trudno właściwie kontrolować okno. Kurde, co to za dym? Ale wszedł się, od razu jest, wiesz, rozwałka na lodowisku. Rozpierdol na lodzie. Czyli z cyklu tak rodzą się tytuły do filmów. Kumasz, nie? No. Zawsze tak, kumasz. Zawsze tak to jest. To jest piękne, napierdalanka, ale zawsze trzeba pamiętać o luciku pod F, prawda? Tak. Ja wiesz, klikam, wiesz, spamuję to. Cały czas, dokładnie. Nie no, po prostu jak tutaj nasza gilia się wpierdzieli, to nie ma zmiłuj, po prostu ludzie, patrzcie, co się dzieje. Częściej naciskasz, wiesz, guzik lutowania niż ataku, bo wszystko pada, ale zostaje. No, po pewnym czasie kiedyś opada rok, wiesz coś o tym. Ale to wiesz, tam. Nie przeszkadza w grze w MMO, prawda? Nie. Ja dzisiaj wstaję rano, żona tak patrzy, mój mętny wzrok. Żona się pyta, co tam robię? A ja nie, trzeba zrobić level! Czyli czujesz już ten, czujesz pociąg? Ależ skąd! Wcale nie czuję nowego nałogu. To tylko bzdura i pomówienia, nigdy nie chciałem nikomu w to wierzyć. A przynajmniej jak zaczynać, to z dobrą grą, nie? No, ale naprawdę jest dobra, naprawdę jest. Ja też robiłem jakieś materiały tam dla serwisów, dla których ja robię. No. I robiłem takie podsumowanie, wiesz, przegląd tego, jak dziennikarze oceniają, wiesz, takich wstępnych zapowiedzi. I muszę ci powiedzieć, że naprawdę 99% ludzi, którzy zajmują się grami MMO normalnie, jest zachwyconych tym, co prezentuje, wiesz, ten początkowy. A to powiem ci, że na przykład jestem nowicjuszem. Ja nigdy żadnym ekspertem MMO nie byłem, może od strony naukowej prędzej. Takiej nie zawsze super uczestniczącej. Ale wiesz, to jest piękne, że ta gra kupuje, wiesz, i wetów, nie? No. I nubków, no. No. Znaczy, tu jest oczywiście pytanie o to, czy będzie co robić na ostatnim poziomie doświadczenia, ale no wiadomo, to nie jest specjalnie takie istotne przy wejściu gry MMO, tak mi się wydaje. Słuchaj, Rok, jak tam u ciebie z dźwiękiem gry? Bo u mnie nie wiadomo, co się stało w tym momencie. Co? Mam takie dudnienie. Nie, u mnie jest spoko. Nie, u mnie tragedia. Widocznie był taki rozpierdol na ekranie, że po prostu, nie wiem, fonia tego nie ogarnęła. Nie, serio, nie wiem, czy wiecie, co dzieje na ekranie. Ja do końca nie wiem, także tak jak Rok mówi. PPM, LPM i F. Tak, to jest jeden z eventów, gdzie te potworki, one się nazywają Steam nawet, nie? Steam Gua. Czyli tak mocno steampunkowo. No trzeba te fale, trzeba to przetrwać przez 2 minuty. Jak chcesz, to możesz po prostu przerwać nagranie i sobie, wiesz, tam zresetować czy coś. To... Luck has nothing to do with it. It was a carefully manipulated gambit. Tak, dzięki, Veron. Rok, gdzie ty jesteś? Już cię zgubiłem 3 razy. Dobra, pewnie gdzieś tutaj krąg. Jest, brodacz. Brodacz, ale ty się opierdalasz trochę z tym mieczem. No, tam sobie tak, wiesz. Cieszę się chwilą. A widzisz, tu evencik się skończył, w którym 3/4 premu działa, ale nagrody mnie ominęły! Ekstra po prostu. Tak. To jest na pewno problem. Po prostu... Dobra, pójdziemy sobie w
tą stronę, może być ciekawie. Co jest ciekawie z taką fajną ekipą? No, no, no. Nie, nie, super sprawa, ja... Wiesz, to jest, ja mówiłem to już nie raz i zresztą na live'ach i cały czas będę truł dupę na ten temat. Po pierwsze, ludzie są fantastyczni i wiesz, i dobrze się gra. Po drugie, miałem wrażenie, że mi to będzie przeszkadzać, nie? Że, tak, no, ja też miałem wrażenie. Ale powiem ci, że jak gram sam, bo mam takie chwile krótkie zaniedbania live'a, to się nudzę. To znaczy, wiesz, liczę na to, że ktoś się pojawi, że będzie można gdzieś pobiegać już dwójkami i tak dalej. Doskonale cię rozumiem, jasne. Nie no, powiem ci, że jak ja gram sam, to czasu do czasu jakiś koleś wkroczy, wiesz, ale nie męczy dupy, nie spamuje, luźna gadka, co robimy, jakieś tipy, zajebista, wiesz, integracja, wiesz, współpraca i koordynacja. Mi się to, wiesz, strasznie podoba. Wiesz, i z taką nadzieją, wiesz, wkraczałem w ten świat i się nie zawiodłem kompletnie. No, ja też jedna rzecz, o której ja dzisiaj myślałem i którą obserwowałem, wiesz, cały czas była taka obawa, nie? Że przez to, że tutaj jakby będą sami Polacy, to będzie kiepsko to wyglądało, tak jak wygląda taki serwer Burning Legion się nazywa. A i co z nim nie tak? Aha. No i tam jest po prostu, tam jest mnóstwo Polaków i oni, wiesz, czują się jak u siebie w domu i traktują, no wiesz, jest bardzo tak, no wiesz, czasami wstyd się przyznawać tam, że się jest Polakiem, nie zawsze, bo tam ludzie też się potrafią znaleźć w fajnym środowisku, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, zaspamowany jest czat do bólu. I myślałem, wiesz, że tu były też takie obawy, że tak będzie. Tym bardziej, że to jest gra darmowa, więc jakby to poszerza zakres ludzi, którzy będą uczestniczyć w tym. A jednak tu jest, kurczę, całkiem fajnie, no. I nie ma powodu do narzekania. Żadnych. Wiesz, czego się bałem? Właśnie tego, że ja nigdy nie ogarnę tego, co się w tym momencie dzieje na ekranie. I wiesz, i zaczynam się bać, bo to ogarniam. Zdobyłem punkcik, yes, succeed i gold. A nie, niekoniecznie, jeszcze raz, nie, no tutaj po prostu rozpierducha, tutaj wiesz, komputer nie wie, co się dzieje, wiesz. A masz jakieś fajne farbki znalazłeś? Czy co mam? Farbki do robienia tego, bo na pewno wiesz. A same niebieskie i zielone, serio. A ja miałem szczęście, znalazłem, wiesz, czarną tutaj, na tej postaci. Na inżynierze znalazłem, czekaj, jaka to jest farba, jakąś taką shade, coś tam, która jest jeszcze czarniejsza, a jest jeszcze jakaś tam ciemniejsza niż czarna, taka farba. Też aha, rozumiem, rozumiem. Słuchaj, no jakbyś znalazł coś czerwonego, to nie muszę ci chyba mówić, do kogo fajnie by było, gdybyś się, że tak powiem, zgłosił. Tak, bo tymi barwnikami można handlować, także możesz na mnie liczyć. No to bomba, to bomba. Nawet powiesz mi kiedyś, wiesz, co tam potrzebujesz, to się jakoś dogadamy, prawda? Nie, no co ty, nie ma o czym mówić, wiesz. Zresztą te barwniki prędzej czy później człowiek się pewnie wyposaży we wszystkie, bo one gdzieś tam lecą tu i tam. No, tak można przyspieszyć swoją zabawę. Tak, wiesz, twórcy, nie? Arena Nece myślą, stworzymy takich bossów! Takich koksów! Nie przejdą, nie! Nie ma! A tu jeb! Rock and roll, ptala! Po prostu nawałnica Mordoru! Ale wiesz co, tu burza! Wiesz co, jest fajne, że ta gra to unosi, to znaczy my przechodzimy przez ten content, wiesz, jak wichura, ale i tak jest cały czas co robić, wiesz, ja tam mam w co uderzyć od czasu do czasu i... Jak nie masz co uderzyć, to wal z daleka, nie? Dobra, nie wiem, gdzie do końca wasz wesoły rodzio-podróżnik was prowadzi. Ale może wejdziemy w jakiś odmęt jaskiń, co wy na to? Ja z przyjemnością. Ja lubię odmęty, a jaskiń to już w ogóle. Tym bardziej, że tu jest dużo robaków. Mhm. Nie wiem, czemu to powiedziałem. Z czym ci się kojarzy to wejście, z tymi robakami? Z jakimiś problemami z odbytem? Hemoroidy! Ja zawsze mogę na ciebie liczyć, wiesz, to są myśli, których sam nie wygłoszę. Wypada. Oh, ale ja mam Glade, tak? Ja mam licencję na pierdolenie. O, stare, dobre rock'n'roll'a, no. No, to będzie zabawa, kurczę, przez cały czas. No. O, nie ma pustych przelotów. Co z tego, że jesteśmy w całym epicentrum, wirze walki rozpierdolu, trzeba... Porąbać drzewo! A kiedy było ładne drzewko, miało różowe listki, a teraz co? Nic z tego nie zostało. Nic! O, patrz, tutaj... Co to jest? Ja tutaj też... Tu jest jakiś...
A to nie, skill point, nie? Charger. Muszę się połączyć mentalnie, psychicznie i wewnętrznie, żeby ta moc przeleciała przez wszystkie moje organy, od członka aż po odbyt. Wiem, że to niedaleka droga, ale dostałem skill pointa. Chodź, ja tutaj mam, myślałem, że mam ten teren zrobiony. A nie, mam 97%. Czyli... A, no widzisz, cwaniak, w takim dobrym MMO nim jest. Został mi tutaj jeden teleport gdzieś. Masakra po prostu, ledwo go zobaczyłem, nagle zniknął. Co zniknęło? Jak się... ta cała ekipa to jest banda iluzjonistów, jest przeciwnik, tara, nie ma! Zaś mi coś pipa Skype, wiesz tak, pik, 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 pik. Nie wiem, czy ty to słyszysz. Nie. Nie, bo zazwyczaj było to zwiastunem końca przygody. Nie, u mnie jest wszystko okej. Okay. Czekaj, ja to ogarnę, wiesz? Dobra, o nie, dobra, ktoś po prostu dzwonił i tak pipało. Muszę się dać na super, super, mega niedostępny, jestem bardzo zajęty. A daily kill variety! To jest przyjemnie po prostu, wiesz, coś zabijasz i pojawiają się jakieś takie drobne achievementy, mi dużo radości sprawia. No, to jest, no, ale ale jazda, zobacz co się dzieje, Rok! Jak mega lewatywa! Przechodzimy i wyskakujemy przez odbyt! Tak, jazda! Tyle robaków w środku było! Zostało. I drzewko musi być! Nie ma! Nie ma zielonych! Ścinamy! Bo trzeba, bo exp! Dobra, ja widzę, że my bardzo szybko we dwójkę czeszemy mapkę. Także niewiele po prostu z niej zostaje. Dobrze, zrobimy sobie tak zwaną, skoro jesteśmy już przy anatomii, okrężnicę. Znowu jesteśmy na tym spyszą, jak moja żona kocha Guild Wars 2. O, o, Ulglifon! Jak bardzo masz teraz przerąbane! Myślał, że się skitra, że go nie widać, a tu jeb! 40 morderców! Moja kochana hołota. Padnie nawet gołota. Chociaż to nie problem. No, malutka zabłąkana muszka! Ojeju. A ty co, kruszynko? Co się patrzysz? Nie chcesz brać udziału? Nic z tego! I już się nią zajęli. Ale flow, yo, Rok! Patrz, nic nie zostanie z flory i fauny, nic! Koniec! Jest tu masakra! Te zwierzątka są przerażone! Boże, jeden Red Bull co robi z człowiekiem? Ptaszytkie, to jest po prostu jak strzelanie do kaczek, dosłownie. Tak, jesteś... siewcy. Masakra, pokój. Idziemy w jakimś określonym kierunku? Nie, ale jest pięknie. Znaczy idziemy, idziemy. Serio? Patrz, ja w ogóle nie atakuję przeciwnika, ja tylko przez nich przechodzę. Patrzcie, ta, nieba! Ale masakra. Coś pięknego. Wiesz co, powinniśmy zrobić World versus World versus World. Na to pewno, to w następnym odcinku to możemy zrobić, na pewno. No, no, jeszcze nie ogarniam tego trybu, fajnie byłoby go ludziom pokazać. No, trzeba byłoby ten potencjał wykorzystać tutaj. Koniecznie, koniecznie zawojować świat. Oj, Kusko! Przykro mi, Kusko! To gildia, tarczownicy i brodacze. Tak, tylko tak przechodzimy tędy i właściwie oglądamy widoki. Coś pięknego. Ale nie wiem, jak się zwrócić, ale bardzo chciałbym zaapelować do włodarzy, właścicieli w gildii, by rozszerzyć troszeczkę ilość slotów. Już nie mówię, to, że fajnie byłoby... Jak to można zrobić i czy to ale można, ja gadałem z ekipą z Gramu i oni mają gildię na 250 osób. Wiesz, i chcą z nami wystartować, nie? Także będę walczył z pracodawcą najwyżej. Aha, za opłatą, trzeba zapłacić. Tak? No to ja to zapłacę, ile trzeba?
Nie wiem, no jakoś się złożymy, nie? Nie, no nie, no czy, ale co, co, realną kasą, czy taką in-game'ową? Żeby w in-game trzeba chyba kupić diament, czy co? Cholera, fajnie byłoby rozszerzyć, no. No. Nie wiem, ja tego nie ogarniam, jak mi ktoś poda kwotę, to spoko, nie wiem ile ja mam. Ja mam jedno złotko 60 srebrnych, a ty jak tam stoisz? Ja mam 35 srebrnych. Aha, no to coś tam poszalałeś. Był mały shopping rok? No nie, kupiłem diamenty, wiesz, to takie... Żonie, rozumiem, tak, tak romantycznie, żonie. Kochanie, kupiłem diamenty, mi się nie trzeba było. Ale to na lucik, mama. Nie, to trzeba realną gotówkę zapłacić, żeby powiększyć gildy, wiesz? Tak, to, to... a wiedzą ile? Nie, nie wiem, nie wiem właśnie. Rok, ty masz kupę pytam. Kasy. Nie, nie wiem, bo dzisiaj zrobiłem vloga nie dla kasy, więc wiesz... się gorzej. No nie gadaj, bo tytuł był troszeczkę prowokująco tabloidowy. Jak to było? Aha, tak, o tak! Dramaty! Tak, 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 ja uwielbiam. No. I widzisz, w takich momentach każdy w życiu chociaż raz jest drwalem. You are not alone, rock alone. Będzie ognisko. O, kolejny, który myśli, że z nami wygra. Nie doleciałem. Już się przełączyłem na strzelbę, wiesz, żeby coś tam uczułeś. Tak? Spoko, widzę, że już chodzimy na teren na 25 do 40, no nie ma sprawy. Nie, to jest taki odcinek, gdzie tyle dzieje, że naprawdę równie dobrze mógłbym wymyślić 30 tytułów na filmik. Ale z tym tańcem na lodzie, czy jak to było? No coś wymyślę. No, no, na pewno. Bo ty już zaraz, który ty masz 31, tu jest taka instancja gdzieś tam, wybierasz ja, się tam? Wiesz, to tak jak się mówi, mam 31,5! To już się wybieram na tą instancję, ale tak myślę sobie, a jeszcze bym sobie pograł, podoba mi się świat i tak dalej. No, dokładnie, dokładnie. Zajebiście się gra. Gry, za to kocham właśnie gry, za to je ubóstwiam. No, no, no. Że można sobie z ludźmi pograć. No i te tutaj zdecydowanie się należą gratulacje ludziom z Arena Net, że zrobili to w ten sposób, że wiesz, że wszyscy mogą współpracować, niezależnie od tego. Chodzi elegancko, nie. Wiesz, Frapsior daje radę, wiesz, ustawienia graficzne są naprawdę w poziom, bo praktycznie najwyższe. Dobra, i snajperski strzał. Pum! No nie zdążyłem, bo już padł, no. To nie ma sensu w ogóle. Tak, tak, tak. Nie no, Rok, masz coś strzelać, bo... Tak, 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 ja mam duży zasięg, to sobie postrzelam. To masakra, co robi ekipa. Patrz, i zdobyłem daily! Achievementa, tara! Super, akcept i punkty doświadczenia. Dzięki, będę częściej grał z widzami i z tobą, wiesz? Mam lepszy progres wtedy. Patrz, co tu się dzieje, kurwa, no, my jesteśmy jak, wiesz, jak powódź. Jakaś. Powódź, powódź, end! End, tak! Chodź tu! Siódemka! On już nie żyje, Rojo! Chciałbym na ten World vs. World się bić. No to jak z czasem? Wiesz co, ja już mam spokojnie, wiesz, że tak powiem, swój timing. Także możemy to odłożyć na następny raz, myślę, wiesz, bo obiecałem żonie, że jeszcze kiedyś z nią porozmawiam. Dobra, spoko. Dobra, zróbmy jeszcze tutaj skill pointa, bo jest niedaleko. A tutaj, wiesz... Nadchodzimy! Pycio! Tam ludzie... Tylko jej nie zepchnijcie! Tylko jej nie zepchnijcie! No kochanie, z czym do ludzi? Ludzie z gildii zapraszają cię na Teamspeaka, bo chcą pogadać tutaj w kwestii rozszerzenia. Ale nie wiem, czy będziesz miał czas tutaj. Wiesz co, dzisiaj niekoniecznie, ale powiedz ekipie, że z przyjemnością. No, oni też tutaj do mnie piszą na, po prostu na czacie.
Star jest kill. My Stiffy is growing. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Strasznie dziękuję ci, Rok. Strasznie serdecznie pozdrawiam streamowców. Strasznie wszystkim tutaj dziękuję za udział w tej fantastycznej przygodzie. Hej, hej! Nie hej, jeszcze chcę zatańczyć. Boże, myślałem, że się rozchodziłeś czy co? Nie, no jak? Czekaj, gdzie jesteś? No tutaj. Także tak się bawi pozytywnie pierdolnięta gildia tarczowników i brodaczy, jak i spontanicznych, okołokildiowych pomocników i współpracowników, którym również tak samo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej, nazywajmy rzeczy po imieniu, w dzisiejszej masakrze w Guild Wars 2 Arena.net. Rock and Roll powraca z mocnym pierdolnięciem. Rock, dziękuję ci serdecznie. To ja ci dziękuję, super było jak zwykle i pewnie będzie jeszcze nie raz. Dokładnie. I bierzemy się na zapowiadane World of Warcraft. Już w następnym odcinku, specjalnie dla was. Trzymajcie, kochani, i serdeczna tarcza. Pa, pa.